Dzień dobry, witamy Państwa podczas drugiej debaty telewizji Tarwiza.pl. Debata Tarnów z każdej strony. Dzisiaj naszymi gośćmi są radni miasta Tarnowa, Jakub Kwaśny, dzień dobry. Tadeusz Mazur, dobry. Grzegorz Światłowski, dzień dobry. I Jacek Ładno. Dzień dobry. Znowu był kłopot z tematami, to znaczy jest ich mnóstwo. Musimy dokonać jakiegoś wyboru i myślę, że na początek porozmawiamy, podyskutujemy o komunikacji, a właściwie o tym, co może się stać lada dzień, ponieważ komunikacja w Tarnowie może zostać radykalnie utrudniona. Stanie się tak najprawdopodobniej już niedługo, ponieważ nie będzie w tym roku, a na pewno także w przyszłym, dalszego ciągu autostrady od Tarnowa w kierunku Rzeszowa i cały ruch, który będzie kierowany z Krakowa, z zachodu, będzie zjeżdżał na rondzie koło Błonia i będzie aleją Jana Pawła II kierował się w stronę węzła lwowskiego, czyli praktycznie przez sporą część miasta będzie przejeżdżało tysiące samochodów, dużo więcej niż teraz. Czy miasto tutaj spokojnie może powiedzieć, że zrobiło wszystko w tym zakresie, żeby tą sprawę rozwiązać? Pan Jakub Kwaśny. Myślę, że w żadnym wypadku. Ja przed przyjściem tutaj do programu odświeżyłem sobie trochę pamięć i konferencję prasową z 2010 roku, gdzie w obecności ministra Rabciaka, ministra Grada, prezydenta Ścigały, posłanki Augustyn, snuto wizję o wschodniej obwodnicy Tarnowa. Był tam taki cytat, że to spotkanie tutaj w Tarnowie, w Urzędzie Miasta, to przykład na wspaniałą i wzorcową współpracę pomiędzy instytucjami samorządowymi a centralnymi. No nijak się to ma do rzeczywistości. Kiedy będzie wschodnia obwodnica, tego tak naprawdę nie wiemy. Z zapowiedzi na rok 2013 chyba nic nie wyjdzie, bo nawet wariant nie jest ostatecznie wybrany. I myślę, że okazuje to słabość naszego lobby, tarnowskiego lobby w Warszawie. Ta obwodnica bezwzględnie powinna być i teraz ta ilość tirów, która się pojawi na ulicy Jana Pawła, a prezydent Słomka Narożański mówi o 35 tysiącach, spowoduje, że mieszkańcy osiedla Zielonego i mieszkańcy ulicy Westerplatte najprawdopodobniej będą blokować drogę. Znaczy, prezydent to trochę się przesadził, bo ja tu przejdę słowo, bo Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad mówi, że będzie to 20 parę tysięcy, więc różnica jest dosyć spora. Bardziej moje pytanie, chciałem, żeby szło w kierunku tego, czy miasto faktycznie mogło coś zrobić, czy wina leży bardziej po stronie Generalnej Dyrekcji? Ja podarowałbym sobie te złośliwości, pani radny. Sytuacja jest trudna, sytuacja finansowa jest trudna i po prostu nie ma pieniędzy na wybudowanie tej obwodnicy. Samorząd, jest pan radnym już drugą kadencję, wspólnie jesteśmy radnymi i wiemy, jak powstaje budżet, wiemy, jakie tam się pojawiają wielkości, jakie są zapisy na drogi, na remonty dróg, a co dopiero na budowę takiego zadania, jakim jest wschodnia obwodnica i nie ma takich pieniędzy i samorząd nie wygeneruje takich pieniędzy. Generalna dyrekcja miała płacić. No dobrze, no więc problem polega na tym, żeby te pieniądze pozyskać z zewnątrz. Jeżeli się nie uda, a wszystko wskazuje na to, że się nie uda i ta nitka dobiegnie do Tarnowa, mówimy o tym wariancie, że od Brzeska jest zrobiona jedna nitka i dobiega do naszego miasta, to trzeba zrobić wszystko, żeby te tiry nie zjeżdżały i pojawił się pomysł, moim zdaniem bardzo dobry, żeby ruch ciężkich samochodów w dalszym ciągu zjeżdżał w Łapczycy i podążał czwórką i mijał nasze miasto południową obwodnicą, a z węzła Krzyż zjeżdżały tylko samochody osobowe. Jest to racjonalne, moim zdaniem, ponieważ to rozłoży ruch, ten ruch się nie zwiększy i w ten sposób mieszkańcy, jak pan powiedział, Osiedla Zielonego czy Westerplatte, nie będą musieli blokować tego połączenia. Zrobią to mieszkańcy Łapczycy. Czy pan, mieszkańcy Łapczycy żyją w tej radny Mazur zgadza się z takim podejściem, że miasta faktycznie... Ja powiem tak, no, nikt nie przewidywał tego, że akurat autostrada skończy się w Tarnowie. Autostrada budowana jest akurat do Rzeszowa i w kierunku granicy wschodniej. To wszystko, co się dzieje na tych autostradach w całej Polsce, jest to skandal. Mówimy o tym, że sposób zawierania umów, wybierania inwestorów,
tu się kłania przede wszystkim to, że patrzymy na... Ale to ja myślę, że to nie chodzi o inwestorów, tylko chodzi o błędy w planowaniu, bo tu żebyśmy nie mylili dwóch systemów walutowych. Dokładnie, o błędy w planowaniu tych poszczególnych samorządów, które gdzieś tam po drodze coś tak, pozawalały i to spadło w tej chwili na nas. Myśmy jako samorząd nic nie zawalili. Prawda jest taka, że przypominam sobie spotkanie na Rzędzinie w szkole z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji i tam wyraźnie była mowa, że jeśli możemy mówić o wschodniej obwodnicy Tarnowa, to mówimy o latach 2017. Wiąże się to z gigantycznymi kosztami. Mówimy o wyburzeniu kilkudziesięciu domów, o przebiegu tej wschodniej obwodnicy. Czy to ma iść po stronie tarnowskiej, czy to po stronie wsi znajdującej się poza granicą miasta Tarnowa. To tak samo przekłada się na finansowanie, bo kładzie, gdy to będzie biegło przez teren miasta Tarnowa, zgodnie z ustawą, będziemy musieli to, my jako miasto to budować za własne pieniądze. Jeśli będzie poza granicą miasta Tarnowa, to wynika ze statusu miasta, to będzie budowała to Generalna Dyrekcja. Tam są do budowy mosty, wiadukty itd. Ale to jest oczywiście, tutaj jest kwestia, to powiedział pan Kwaśny, czyli słabe lobby tarnowskie. Czy faktycznie to lobby mogło być zdecydowanie mocniejsze? Bo jeśli chodzi o układ poselski, niewiele się zmieni w stosunku do poprzedniej kadencji. Pan radny Łabna. Panie dyrektorze, impet w realizacji tej obwodnicy wschodniej jest wyjątkowo opieszały. To już nie jest tak, że ja nawet wątpię, żeby to w 2017 roku było zrealizowane, jeżeli tempo zmian w zakresie tej inwestycji będzie takie jak do tej pory. Zauważmy, że faktycznie są dopiero studia do opracowania przebiegu tej trasy, natomiast sama trasa, jeszcze nawet o projektowaniu trasy, to nie ma mowy. I uważam, że tutaj akurat te lobby tarnowskie i lobby naszych władz miasta było zdecydowanie za małe, ale jak pan powiedział jeszcze o komunikacji, to trzeba wziąć pod uwagę, że tutaj ten problem z przekazywaniem ruchu do Tarnowa i okolic na skutek dojścia autostrady do Tarnowa, to nie jest tylko związane z tą obwodnicą wschodnią. No nie, Mościce. Tak, przede właśnie wszystko, ja chciałem powiedzieć... To miało być następne pytanie. O ulicy Spokojnej, panie dyrektorze. O tym tak spokojnie tutaj mówimy, ale ulica Spokojna miała być realizowana, szanowni państwo, już w 2011 roku. Na to były pieniądze z zewnątrz, pieniądze unijne i myśmy to też wszystko przespali. Pan prezydent ciągle tłumaczy nam, radnym i mieszkańcom Tarnowa, że z różnych względów, takich, które nie są po stronie miasta, że nie da się tam porozumienia z mieszkańcami, że trzeba wykupywać, też, że są decyzje lokalizacyjne. Ja rozumiem, to wszystko jest przeszkodą, no ale ta przeszkoda mogła być pokonana znacznie wcześniej. My mówimy o ulicy Jana Pawła II. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że ten ruch w kierunku Mościc będzie szedł przez ulicę Spokojną, która prawdopodobnie będzie zupełnie rozkopana akurat wtedy, kiedy powinna właśnie tę część tego ruchu odprowadzać. Więc dodatkowo jeszcze tutaj przez te uliczki mniejsze będzie ten ruch kierowany w kierunku Mościc. Co do obietnic, to ja pamiętam pewnego premiera, który powiedział, że w 2008 roku będziemy jeździć autostradą tu, z Krakowa tu niedaleko do Tarnowa. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej się nazywa. Opowiadał takie rzeczy tylko i już, to wtedy, 2009. Już wtedy mu nikt nie wierzył. Ale problem polega na tym, żeby się zastanowić, moim zdaniem, nie żebyśmy się popisywali, jaką mamy wiedzę na temat budowy autostrad w Polsce, tylko zastanowić się nad tym, jak rozwiązać ten problem, który za chwilę nas spotka. Polityka właśnie na tym polega, żeby rozwiązywać czasem drobne problemy czy duże problemy i dostosowywać się do sytuacji. Nie wiem już od tego wymądrzania się, czy autostrady są bardzo budowane dobrze w dobrym tempie, panie czy złym. Jak rozwiązać problem Mościc? Ruch, który będzie zjeżdżał z Wierzchosławic, nie ma łącznika ani do drugiej krajowej, ani do węzła w Krzyżu, ani tak naprawdę do Tarnowa. Most w Ostrowie jest w fatalnym stanie. Droga, która miała iść równolegle do Dunajca i która miała część tego ruchu jak gdyby oddać do krajowej czwórki, jest tylko w planie i to wiadomo już, że nie powstanie w najbliższym czasie. Co zrobić teraz z tym, właśnie teraz, aktualnie, z Mościcami? Cały ruch pójdzie od Wierzchosławic przez Mościce, przez ulicę Czerwoną. Tam będzie po prostu dramat. Tam będzie jeszcze gorzej niż na Jana Pawła II. Ja wiem, że będą momenty, że nie będzie dobrze. Jeszcze weźcie państwo pod uwagę, że czekają nas inwestycje związane z przebudową linii kolejowej. To jest 12 obiektów w mieście. To są wiadukty na głównych ulicach. Będzie przebudowywany wiadukt na ulicy Krakowskiej.
pojawiły się na to pieniądze, są wynegocjowane przez miasto i te roboty będą przebiegać. Na Lwowskiej to się dzieje w tej chwili. Będzie robiony tunel, wiadukt pod ulicą Pod Aleją Tarnowskich. To wszystko się wydarzy do końca 2014 roku. No i trzeba będzie zjeść tę żabę, naprawdę, no niestety. Czasami pojawiają się takie sytuacje, że żeby, nie wiem, później można było lepiej jeździć po mieście, trzeba to, no, trzeba znieść pewne niedogodności. Ja pamiętam sytuację, kiedy był prowadzony remont jednocześnie ulicy Narutowicza i tutaj ulicy Mickiewicza i działy się, no jak to się mówi, pańskie jaja w mieście i wszyscy narzekali, a jednocześnie no, ale to, czujemy to, taką to potrzebę, że to trzeba zrobić. No. Ale błędy w logistyce są tego typu, że właśnie remontuje się dwie równolegle przebiegające arterie miejskie na przykład w jednym czasie. Podczas gdy można to było zupełnie inaczej rozplanować. Teraz inwestycje można realizować w ciągu kilku miesięcy tego typu. Ale można na przykład robić remonty w nocy, tylko zaraz pojawi się problem. Jeżeli robimy remonty w nocy, czy nawet malujemy pasy w nocy, odeszliśmy w ogóle od takiej prostej rzeczy jak malowanie pasów w nocy, ale to z kolei się wiąże z tym, że firma zażąda więcej pieniędzy. Jak firma zażąda więcej pieniędzy, to radni wyskoczą do gardła prezydentowi i powiedzą, jakim prawem pan szasta publicznym groszem. I to gdyby zawsze tak jest... chciał robić. I to wróg, zawsze jest może do tych mości, bo tak nie. Trochę wpłynęliśmy. To jest, dobrze, to... A jest przecież pomysł i przedstawił go, ja tu pochwalę, marszałek Ciepiela, jak połączyć właśnie drogą Wierzchosławicę bodaj z Wojniczem. I to jest dobry pomysł. Tak, pytanie ale teraz, to był pierwszy pomysł, był taki, tylko tam się okazuje też jest pewien kłopot, bo tam jest linia kolejowa też i tam wiadukt. No ale dobrze. Dokładnie, ale jakoś proszę musimy Państwa, ten zamysł skończmy tą komunikację i tak jest, tego nie rozstrzygniemy dzisiaj. Droga na Nowy Sąd jest. Moglibyśmy na przykład kiedyś, nie wiem, dzisiaj pewnie nie ma... Wrócimy jeszcze do tego tematu, obiecuję. Ja chciałem teraz porozmawiać z panami o fecie. Ale nie o serze greckim, tylko o fecie, która miała uhonorować żużlowców. A właściwie były dwie fety. Jedna na stadionie, która wielu przypominała bardziej oprawę uroczystości pogrzebowych niż radości z osiągnięcia tytułu mistrza Polski. I druga, która odbyła się w hali Jaskółka. Czy panowie byli uczestnikami tych uroczystości? Jak oceniają? Ja byłem uczestnikiem przed telewizorem tych uroczystości. Znaczy nie uroczystości, samego meczu w Mościcach i nie widziałem tego zakończenia, przyznam szczerze, zaraz po ostatnim biegu wyłączyłem telewizor, więc... Telewizja na szczęście nie transmitowała samego zakończenia, także może... Więc nie wiem, co tam się działo, słyszałem tylko, że jakieś były pokazy ogni, czy sztucznych, czy innych, no, to nie wiem, więc panowie się będą wypowiadać, którzy widzieli. Natomiast uczestniczyłem w Jaskółce, nawet miałem przyjemność wręczać jakieś pamiątkowe statuetki zawodnikom. I wydaje mi się, że to była uroczystość dość przyjemna, chociaż ludzi było oczywiście pewnie mniej niż się wszyscy spodziewali. Natomiast to zawsze tak jest, jeżeli coś nie jest zrobione na gorąco, tylko z dwutygodniowym poślizgiem, to i tej atmosfery nie ma, to i nie ma tego, tej temperatury. Więc... No i nie wszystkich żużlowców. Jeden akurat, powiedzmy, aktor tego wydarzenia, czyli Janusz Kołodziej miał problem natury medycznej i przebywał w szpitalu w Tuchowie, a drugi był na zawodach w Szwecji, także no, to było jak było. Ja uważam, że uroczystość była całkiem... Nie było tak źle. Nie było źle, no nie. A czy pan Tadeusz Mazur? Ja powiem tak, chodzę na wszystkie mecze tutaj w Tarnowie, jeżdżę na wyjazdy. Jestem fanem żużla, nawet to wynika z tego, że mam w domu, w rodzinie młodego żużlowca juniora, który mam nadzieję, że będzie w przyszłości członem tarnowskiej drużyny żużlowej. Tu ostatnio mogę akurat po operacji nerki, po stłuczeniu i po złamaniu obydwu rąk, no niestety nie mógł jeździć, ale powiem tak, no, miałem pewien niedosyt. No. Ja gdybym to organizował, zorganizowałbym to inaczej, no tyle mogę powiedzieć. No. Na pewno wczoraj na hali Jaskółki było takie uzupełnienie tego, powinno to być zrobione dwa tygodnie wcześniej. Było wiadomo na 90%, że zdobędziemy ten złoty medal, choć szanuję przeciwnika, to mówimy o drużynie z Gorzowa. O fecie, panie radny, bardzo proszę, bardziej o uroczystości, bo to było jak gdyby... Tak, ale mówię, że do tego się odnoszę, że szanując, można było też przewidzieć, że wynik może być inny,
ale obojętne, czy to byłby złoty medal, czy srebrny, jest to wielkie osiągnięcie, jest to ten wynik. Okazja do świata. Ten wynik właśnie idzie w świat, to jest raz. Po drugie, ten wynik przy okazji drużyna promuje miasto. Także... Czy należycie uhonorowano ten tytuł? To było sedno mojego pytania tak naprawdę. Panie no, uważam, że mogło być lepiej. Ja byłem na tym meczu, ja byłem tam, gdzie była tak niesamowita atmosfera. Ludzie, którzy nie mieli nawet miejsc siedzących, bo chyba za dużo biletów sprzedano, nie mieli miejsc siedzących, dzielili się kocami. Kibice przygotowali niesamowitą oprawę, bo to trzeba było widzieć, to trzeba było zobaczyć na żywo. To były emocje i takich emocji nie da się powtórzyć 2 tygodnie po meczu. To była naprawdę wielka okazja do świętowania, ale nie przy zgaszonych światłach. Tam powinny być naprawdę Jupitery, jakiś koncert, może przemarsz, bo jednak... Takie były głosy kibiców. Takie były głosy kibiców i tak to wyglądać powinno. Ja przyznam się, że nie byłem osobiście obserwatorem tego wydarzenia, ale słyszałem... Jeszcze za to nie grozi. Także... Myślę, że tak, dlatego się przyznaję. Przyznaję się, tak. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości. Nie grzech, ale natomiast słyszałem komentarze swoich znajomych, którzy to obserwowali, no i podzielają to zdanie, że no niestety, ale... Nie stanęliśmy na wysokości. Panie Jasku, trzeba kochać żużel. Kontynuujemy właśnie żużel, bo tutaj tak. Widzę, że to są fani. Pojawiły się takie głosy, że Tarnowa nie stać na żużel. Żużel jest bardzo drogim sportem, bardzo niszowy, bym powiedział, jeśli chodzi o zakres, ponieważ w całej Polsce tak naprawdę jest raptem kilkuset zawodników, szkółki są bardzo nieliczne, a generalnie kluby niestety nie przykładają specjalnej wagi. Tarnów nie jest może takim złym ośrodkiem, takim przykładem, ale generalnie w Polsce no nie jest to sport, bym powiedział, powszechny. Czy Tarnów stać na żużel w tym kontekście, że jednak sporo tych miejskich pieniędzy, bo ja nie mówię o środkach sponsorów, bo to są ich decyzje marketingowe, za te pieniądze, które miasto wydaje tylko na żużel, można by utrzymać co najmniej kilka, a może nawet kilkanaście sekcji, gdzie trenowani są juniorzy, gdzie ten sport naprawdę masowy jest uprawiany. Czy w tym kontekście, czy nie jest taka prawda, jak zwrócił uwagę jeden z obserwatorów, że skoro nie stać nas na ekstraligę żużlową, bo to kosztuje kilkanaście milionów rocznie, proszę Państwa, to są olbrzymie pieniądze. Jeszcze niedawno było to kilka milionów, a teraz kilkanaście. Kontrakty zawodników, bo w większości są zawodnicy zagraniczni, niestety nie tarnowianie, sięgają kilku milionów złotych za sezon. To są olbrzymie kwoty. Czy nie lepiej by te pieniądze wydać właśnie na inne dyscypliny? A żużel, jeśli ktoś chce jeździć, proszę bardzo, masz 100 tysięcy, jeśli chcesz jeździć, to jeździ, jeśli nie, do widzenia, proszę, Gorzów, Toruń, oni wydają pieniądze. Czy, oczywiście to jest może prowokacyjne pytanie, ale takie głosy w Tarnowie też się odzywają. Panie redaktorze, na pewno proporcje nie zostały zachowane, bo wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje z piłkarzami Unii Tarnów. Oni wymagają faktycznie doinwestowania i dziwię się, że wśród tarnowskich dużych firm, nawet tych, które sponsorują żużel, mówię chociażby o Azotach, zarząd wolał doinwestować czy zasponsorować skoczków narciarskich, a nie tarnowską piłkę. Tu na pewno proporcje są zachowane, ale jeżeli mówimy o żużlu, to nigdy tak naprawdę nie dogodzimy wszystkim, bo te 18 tysięcy osób, które przychodzą na stadion zobaczyć Mistrzostwo Polski w wykonaniu żużlowców jaskółek, to nie są przypadkowe osoby, są osoby, które chcą tutaj widzieć, mieć drużynę żużlową, prawda? Znaczna część nie jest Tarnowa. Znaczna część nie jest Tarnowa. Teraz czy pytanie Tarnów jest, stać? Czy Tarnów stać? Takie Tarnów jako miasto, samorząd nie, ale sponsorów myślę, że tak, a jak nie, to zawsze można się posiłkować, tak jak to było kiedyś, firmami spoza Tarnowa, była przecież kiedyś rafineria Trzebinia sponsorem żużlowej sportowej spółki akcyjny, chyba wtedy to jeszcze nie była spółka. Pan radny Mazur. Ja powiem tak, jako były sportowiec, akurat lekkoatleta, także powinienem kochać lekkoatletykę, ale akurat moja rola jako radnego, jako członka Komisji Sportu, Rady Sportu, wiceprzewodniczącego Komisji Sportu, jest patrzeć na całość. Ale Tarnów żużlem stoi od 50 lat. Panie radny, ja nie chcę, żeby pan ideologicznie przekonywał, że żużel jest fajny, tylko czy Tarnów stać na ten żużel? Bo jako sport widowiskowy żużel jest fajny, ja myślę, że patrząc na wspólne wysiłki miasta i sponsorów, tak. Pan radny. Bardzo, bardzo, bardzo drogi sport, tak jak pan słusznie powiedział.
te pieniądze, gdyby przeznaczyć na inne dyscypliny, to nawet nie chcę myśleć. Natomiast oczywiście ja też się cieszę z tytułu, jestem kibicem nie jakimś szaleńczym, powiedzmy, że umiarkowanym i bardzo mnie ten tytuł cieszy. Jeżeli to są zewnętrzne pieniądze od prywatnych sponsorów, jak najbardziej. Natomiast no, nie wiem, czy miasto stać na to, żeby na przykład dotować w dużych kwotach pieniądze właśnie na tę dyscyplinę. To jest sport, przypominam, masowy, ale tylko w formie odbioru, bo masowość sportu polega... Uprawiania niestety nie. Masowość sportu polega na tym, że uprawiają go młodzi ludzie. No. Jesteśmy samorządowcami i ja się wypowiem jako samorządowiec, tak. Którego zadaniem jest wspieranie sportu w całym mieście, a nie tylko selektywnie. Żużlem się interesuje dużo ludzi, dużo Tarnowian, ale nie wszyscy. Natomiast sport w każdej dzielnicy jest ważny i myślę, że w takiej skali, jakiej wymaga Żużel, żeby go dofinansować, to samorząd na pewno tego nie sprosta. Nie sprosta, po prostu. Ja mam nawet duże zastrzeżenia do tej ostatniej dotacji około 1 000 000 złotych, bo ten 1 000 000 złotych, który został w jakiś cudowny sposób odnaleziony przez pana prezydenta Ścigałę, mógł służyć właśnie wspieraniu tego sportu, powiem, dzielnicowego, którego jest naprawdę wiele, jest dziesiątki różnych klubów sportowych, różnych sekcji i oni nie tylko zajmują się żużlem. No, taka jest sytuacja, natomiast wszędzie się mówi Azoty, Tauron. No to są dwa potężne zakłady, które mogą sponsorować skutecznie ten żużel tarnowski. No, to się jeszcze okaże, czy mogą, bo różne były pomysły i zakusy na to, żeby zablokować takie. Cieszmy się z sukcesu. Ostatni już temat, panowie. Pan radny Mazur swego czasu zaproponował zbudowanie motoareny w Tarnowie. Pomysł jako taki spotkał się z dosyć sporym odzewem, ale generalnie no, nie brakowało też opinii takich, że znowu Tarnowa nie stać na to. Jak pan sobie wyobraża, czy dalej ten pomysł będzie pan w jakiś sposób próbował realizować? Tak, powiem tak. Zabazowałem na mieście Toruniu, zainicjowałem wycieczkę do Torunia, gdzie byliśmy. Zapoznałem się z funkcjonowaniem wielu inwestycji miejskich, gdzie Toruń stawia między innymi na sport, wybudował motoarenę, buduje stadion lekkoatletyczno-piłkarski. To są koszty ponad 300 milionów złotych, mówimy, około 300 milionów złotych. To są kto koszty... miałby w Tarnowie zbudować taki stadion? Ja uważam, że można sięgnąć do pieniędzy unijnych z dwóch funduszy, rozwoju kultury i rozwoju sportu. I o ile wiem, w przyszłych planach podziału pieniędzy zewnętrznych takie fundusze będą istniały, to jest raz. A po drugie, ja tak myślę, że teren stadionu łącznie ze stadionem, który obecnie jest, można sprzedać z przesunięciem terminu odbioru. I tak jak Toruń to zrobił, gdzie wybudowano stadion za 17 miesięcy, później oddano ten teren, jest to całkiem możliwe, połączyć dotacje łącznie ze sprzedażą mienia miejskiego. No tak, ale Toruń miał dużo lepszą działkę, jeśli chodzi już o to, ale ja rozmawiałem z dziennikarzami z Torunia, którzy powiedzieli, że tak naprawdę Tor, piękny obiekt, wszyscy to mówią, ale już teraz wiadomo, że to jest tak naprawdę skarbonka bez dna. Tam się odbywa, poza meczami żużlowymi, odbywa się kilka imprez w roku i wszystkie były deficytowe. Na żadnej nie zgromadzono nawet połowy widzów. Ten obiekt kosztuje tylko kasę miejską kilka milionów rocznie. Kilka milionów rocznie. I to ja nie mówię o oficjalnych wypowiedziach władz miejskich Torunia, bo nie do końca mam tu zaufanie. Dziennikarze to sprawdzili, pokazały się takie teksty także w internecie. Jak tutaj można sobie poradzić, kiedy Toruń, miasto no, trzykrotnie większe od Tarnowa, O połowę większe, panie redaktorze. Proszę państwa. Nieistotne, czy o połowę. Większe od Tarnowa. Tak. I jeśli Toruń nie stać na taką miasto, co można w Tarnowie zaproponować? Proszę państwa, jeżeli po Euro w Portugalii pozostało kilka stadionów budowanych w miastach, takich jak wielkości Tarnowa, stadiony 30-tysięczne, dziś rozważa się ich wyburzenie. Nawet wybudowanie tych stadionów w Polsce, nie mówię o narodowym, bo on się obroni. Oczywiście jak się dach zasunie. Natomiast nawet we Wrocławiu mają z tym spore problemy. Chociaż to jest potężne miasto, dynamicznie rozwijające się. Dajmy sobie spokój z tego typu myśleniem. Tarnów nigdy w życiu nie wygeneruje takich pieniędzy, a to jest, powiedzmy sobie uczciwie, żeby ta kwota też padła. 120-130 milionów złotych
z 1/4 budżetu. 81 milionów kosztował stadion w Toruniu. Budżetu miasta. No, ja znam takie przypadki, że dom ktoś wybudował za 200 tysięcy. No, znam też takie, że wybudował za 400. Szczególnie jeśli patrzymy na oświadczenia poselskie, to tam są domy nawet. Więc tak, że chętnie ktoś kupi dom. Po cenach podanych w oświadczeniu. Ale to nie w tym rzecz. Ale nie, no bo budowę stadionu możemy traktować w kategoriach humorystycznych. No jest problem z utrzymaniem tego stadionu w tej formie, jaki jest. Jest problem z bieżącymi remontami. Po pierwsze, pomysł nie jest nowy, bo o budowie, czy rozbudowie, czy przebudowie tego stadionu mówi się już lata. Szukano pieniędzy, szukano sposobu, żeby ugryźć ten unijny kawałek tortu dla stadionu. W tej perspektywie unijnej nie mieliśmy tego typu zadań, nie mogliśmy tego wpisać, nie było szansy na budowę. Remonty no, są tylko takie, jakie nakazują nam, powiedzmy, przepisy. I fakt, ten stadion nie jest, powiedziałbym, marzeniem kibica czy marzeniem budować sportowca. Budować mu to czy nie? Ale, nie ma, ale za co? Pytanie za co? I to jest właśnie kluczowe. W ogóle. Nie ma samorząd miasta, zwłaszcza w kryzysie, nie ma pieniędzy na 100 czy 80 milionów złotych na budowę takiego obiektu. Przyjdą lepsze czasy i jestem jak najbardziej za tym, żeby wybudować. Żeby przyszły lepsze czasy. No właśnie, proszę Państwa, są takie czasy, jakie są. Już są teraz poważne problemy ekonomiczne. Pan skarbnik Kolasiński głowi się, jak skroić budżet na 2013 rok. I głowi ma poważne trudności. I czasy będą jeszcze trudniejsze. Ja powiem, że troszkę mniej igrzysk dla Tarnowa, a troszkę więcej chleba. Rozwiązania takich problemów, pracy, które są związane z generowaniem miejsc pracy. Z utrzymaniem oświaty, kultury, obwodnica tutaj, wschodnia. Jest realny w ogóle pomysł czy z tą obwodnicą? Oczywiście, że tak. Tutaj oczywiście kolega Światłowski uważa, że to jest jakaś kubka śmiechu, beczka śmiechu, ten budowa tej motoareny. Ja przynajmniej zapoznając się z finansowaniem tego stadionu, wiem, że na dzień dzisiejszy, podsumowując rok 2011, koszty utrzymania stadionu toruńskiego wynoszą 870 tysięcy. Wpływy z dzierżawy obiektów znajdujących się na zewnątrz motoareny w motoarenie są około 1 000 000 złotych, to znaczy zapina się to kwotą dodatnią ponad 100 tysięcy złotych. Panie radny, to akurat te liczby nie są prawdziwe, ponieważ nie wzięto pod uwagę kosztów utrzymania na przykład ludzi, zewnętrznych firm, które tam pracują na rzecz. Rozmawiałem z dziennikarzami toruńskimi i stwierdzili, że te dane, które miasto podaje, nie do końca, znaczy zafałszowują pewien obraz, no ale nieważne. A co mam nie wierzyć prezydentowi? Myślę, że wrócimy jeszcze do tematu zarówno komunikacji, jak i żużla, bo te tematy w Tarnowie oczywiście budzą żywe zainteresowanie. Na dzisiaj kończymy. Gośćmi Tarwizji i debaty na każdy temat byli w tym wydaniu pan radny Jakub Kwaśny, Tadeusz Mazur, Grzegorz Światłowski, Jacek Łabno. Do zobaczenia, dziękuję. Dziękuję.